touch. Przejął łódzki bank rozwoju, więc Państwo pewnie jakoś obserwowaliście to, co się tutaj wydarzyło. Pamiętacie Państwo, jak to tworzył budynek kapitał? Jak się te grupy tworzyły? Ja może poprzypomnę na przykładzie właśnie Banku Inicjatyw Gospodarczych, jak on powstał. To powstał z inicjatywy władz Blerego przecież. Za zgodą. I kto tam był? Założycielami tego banku, i z Banku Inicjatyw Gospodarczych były spółki Transakcja, spółka PO, będąc za własnością Komitetu Centralnego PZPR i korzystająca z majątku PZPR dla realizacji tych celów. A skąd się brał majątek PZPR? Majątek PZPR brał się z dotacji państwowych, z naszych podatków. PZPR finansowany był składkami swoich członków tylko w kilkunastu procentach. Po kilkanaście procent potrzeb budżetu PZPR finansowane były ze składek tych towarzyszy. Cała reszta była z dotacji państwowych albo z dochodu z NSW Prasa Książka Ruch. A dlaczego NSW Prasa Książka Ruch był dochodowe przedsiębiorstwo mógł finansować PZPR, a to dlatego, proszę Państwa, że miał zwolnienia podatkowe. Po cofnięciu tych zwolnień podatkowych okazało się, że NSW Prasa Książka Ruch nie jest dochodowym przedsiębiorstwem, to przeciwnie przynosi straty. Czyli tak naprawdę finansowanie PZPR odbywało się poprzez bezpośrednie dotacje albo poprzez zwolnienia podatkowe, które pozwalały im wypracowywać dochody. W całości finansowane było z budżetu. I te pieniądze trafiały do spółki Transakcja. Ta spółka Transakcja stała się założycielem Banku Inicjatyw Gospodarczych razem z PZU, Bartą, Pocztą Polską i Fundacją Rozwoju Żeglarstwa. Fundacją Rozwoju Żeglarstwa. No i ale były też osoby fizyczne. Były też osoby fizyczne, proszę Państwa. Na przykład ówczesny dyrektor w Narodowym Banku Polskim, który ten bank pomagał organizować, który się nazywał Andrzej Olechowski. I tutaj długa lista jest. Jednym z pierwszych nabywców akcji tego Banku Inicjatyw Gospodarczych był Jerzy Bochman. Pieniądze z PZPR-u poprzez firmę Transakcja, pieniądze z firm państwowych i już mamy bank. Mały bank. A jak z małego banku duży bank? To trzeba wpłacić duże pieniądze do tego banku. A skąd takie duże pieniądze się, proszę Państwa, znalazły? No one się znalazły z PZU, który zawsze miał dużo pieniędzy, bo Państwo ubezpieczacie swoje samochody i domy. No i przede wszystkim z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, z FOS-u, z Funduszu Obsługi Zadłużenia. A skąd FOS miał pieniądze? FOS miał pieniądze z naszych podatków. Ponieważ FOS został skapitalizowany pieniędzmi budżetowymi po to, żeby kupować przez podstawione podmioty polski dług. Taka sprytna operacja, kompletnie nielegalna, oczywiście w świetle prawa międzynarodowego, która pozwala skupować własny dług za kawałek jego wartości, zamiast oddać ten dług, tak jak się umówiliśmy, to my tymi drzwiami nie płacimy za ten dług, a skupujemy go tymi drzwiami za kawałek wartości i sobie obniżamy wartość zarządzania. Tak? No i co? Ten FOS złożył te pieniądze w BIG-u. Zrobił się duży bank. A po drodze trzeba to było jeszcze rozwinąć. No to został przejęty Łódzki Bank Rozwoju, a potem zrealizowana została operacja z Bankiem Gdańskim. Z Bankiem Gdańskim, gdzie
za pieniądze Banku Gdańskiego kupiono Bank Gdański. A kto się zgadzał na te wszystkie operacje? Pamiętacie Państwo, kto się zgadzał na te operacje? Tak, ja też. Anna Gwankiewicz-Bac. Ona była wtedy prezesem Narodowego Banku Polskiego. A prawica cała, inteligentna bardzo, nie atakowała tych operacji, nie krzyczała. To jest prawda. Dlaczego? No dlatego, że przecież to była prawicowa bardzo pani prezes Narodowego Banku Polskiego. Nawet przynajmniej wobec obwieszczająca, że ma stały kontakt z Duchem Świętym. No i tak powstał ten Bank Inicjatyw Gospodarczych, a potem pojawił się podrugacz, który można było to sprzedać i zarobić wielkie pieniądze. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, to tylko przykład dali Pan tego bliku, bo to jest to interesujące, żeby odpowiedzieć na pytanie, gdzie się podzielą nasze pieniądze, no to wszystko były tam zainwestowane pieniądze z naszych podatków.